Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Zagajmy w obcy izolację. Tu musimy być bardzo cicho. Postaram się być cicho z tego względu, że ja jestem trochę wstawiony po alkoholu. Nie wiem, jak to nagrywać po wypiciu jednego litra piwa. A człowiek dawno tyle nie wypijał od razu. O, tutaj dostajemy nową broń. Jaka jest pałka ogłuszająca? Najlepsza broń na androidy, od razu wam powiem. Tylko niestety to zużywa nam energię. Wiadomo, jeśli chodzi o te stare androidy, to jest najlepsza broń. Z tego względu, że wiadomo, dochodzi do krótkiego spięcia. A one tego nie lubią, więc od razu giną. O, ale... Poza tym tak, o, co do moich jakichś tam spraw, to sobie gram w Cyberpunka. Nawet w miarę fajnie mi się gra. Tylko mnie denerwują niektóre błędy co do misji, ogółem do misji. Raz miałem sytuację, gdzie musiałem chyba 5 razy wczytywać zapis, bo nie chciał mi się załączyć skrypt. Bla, bla, bla. Poza tym gdzieś tam słyszymy obcego, jak się tam bije. Ta, nie znaleziono jakiegoś cylindra. Co ja kurde klikam? Widzę klawisze. Fuck. Musimy znaleźć... Przychodziła. Musimy tu bardzo uważać, bo może się pojawić obcy. Czyli najlepiej się składać. Robić jak najmniej hałasu. Raz miałem sytuację, że ciągle się tu mi kręci, więc nie mogę za bardzo ruszyć się. Jak teraz wyskoczy tutaj i mnie zobaczy, to będzie zajebiście. Taki kawał chuja. dawno tak... Jakiej głowy nie miałem? A niestety ja bardzo mało piję alkoholu. Niestety, chyba bardzo dobrze, że mało piję. A kurde, 3 piwa. Wejdź sobie do kufra, tu mieści 1 litr piwa, no to w ogóle. Rany, po 6 piwa bym leżał chyba. Jak to jakieś staramy grać. A, teraz musimy tu wejść. Coś jest. Jakiś chyba temat. A, apteczkę szukamy, no jasno. Gdybym był apteczką, gdzie bym ją rzucił? Właśnie się tutaj zbliża. Może w złe miejsce poszedłem? Niestety musimy dość często tutaj się zgadać, znaczy w takim sensie, że przykucnąć. Bo wtedy mamy trochę pewność, że nas obcy nie usłyszy. Będziemy mogli bezpiecznie działać trochę. Chyba teraz tu muszę ustawić tam zbiorniki czy coś, nie wiem. Tak, aktywuj to coś. Jeśli to da, da. Ale jak słychać, jak on się tam kręci? Wariat jeden. Albo tu go nie ma.
Nie jest blisko, tak to by leciało. Leciałaby ślinka. Come on, gdzie ja bym ukrył apteczkę? Sewastopol. Hangar, który no niestety tak ładnie przetrwał. Jest blisko nas, z tego co słyszę. Gdzie ta apteczka? Znajdź apteczkę, nie mamy tylko trzy pokoje. Chyba że ominąłem ją, bym się nie zdziwił. Nie no, musi być tam w tym pomieszczeniu, które było zamknięte. Ponieważ tam... Co tu... Tak, tutaj możemy uchomić jakieś rzeczy. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Aha, czyli musieliśmy skorzystać z tej konsoli. Czekaj, dawno nie grał. Prawda. O kurwa. Dobra, poszedł górą. Motherfucker. Ale bo Boże, ja zapomnę co tam pisze. Środek spalający. No nic, miałem pecha. Kurde, gdzie ten dźwięk jak wybija tą... te swoje piękne usta. Piękną twarzyczkę wyj. O, ktoś gra tego. Ktoś gra Tabletop Simulator. A niech se gra. Pałeczka. Weźmy wszystko, co możemy. Części. Teraz tak, pewnie muszę tu spojrzeć. Ty. Jeśli zaraz znowu wyskoczy, to się zdenerwuję na niego. Będzie wesoło, będzie zabawa. Oh shit. A, można to przeładować jak prawy pistolet. Wiedzieć. What the fuck are you doing? Jeśli zaraz tu wyskoczy, to się zdenerwuje. Ciekawe, gdzie to lepiej schowała. Jestem bardzo ciekawy. Nie, muszę sobie założyć na moje długie ucho te słuchawki. To za bardzo, ja wtedy na jedno ucho nie słyszałem, co się dzieje. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer.
Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Co on robi tam? Dobra, i teraz musimy się chyba wydostać. To chyba przejścia nie ma. Tak, zapisuj to. Udzielono dostępu. Pytanie, czy ja dobrze jadę? Właśnie przekonamy. Dawno człowiek nie grał w grę. Idź do środka. Aha, czyli mamy się wrócić. Świetnie. Ups. Jaki niski poziom mocy. Ja pierdolę. Nie, bardzo przepraszam, ale ciężko mi się teraz skupić trochę. Dawno człowiek tyle piwa nie wypił. Może i dobrze. Wejdźmy sobie tu. Aha, wtedy trzeba było iść, okej. Okay. A to nagle mnie chwyci za nogę, bo z przodu się przede mną pojawi. Albo tutaj, o. A no, gra nigdy nie była pod takie jumpscare robiona. Albo może była, tylko że jumpscare dla mnie to jest tania sztuczka. Come on. Dobra. Ciekawe, czy mogę, jak się tu schowam, to czy mogę tworzyć przedmioty? Nie mogę. Goddammit. O. 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 Hell yeah. Proszę, mam apteczkę. Właśnika nie mogę zabić, granatu nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Sobie akumulator. Czy to nie jest ten korytarz, co ma dojść do eksplozji chyba? Po kimś zostały tylko krapki. Daleko jest. Albo blisko jest. Teraz zniknął. To jest właśnie to. Tu, tu, tu. On jest tutaj coraz bliżej. Tak, to jest to miejsce. Dobra, ulica do EWW się przyda. Zaktualizuj mapę. A
samochody. That's gone. Utajniona. O nie, to będzie kadzenka. Mrs. Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to state for the record, I have been placed under duress with regards to the compromise patient zero. And Ransom, Season's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God. Help me. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Teraz mi się wydaje, że on jest gdzieś tutaj chodzi. A dobra, się dowiedzieliśmy, że gdzieś jest. Że pacjent zero, który został zainfekowany embrionem? Można sobie powiedzieć embrionem obcego. Po prostu doktorka nie mogła jej pomóc, ponieważ dostała dość liczne groźby przez jakiegoś administratora, czy tam szefa chirurgii, bo dostaje jakieś specjalne polecenia. Nie wiem, czy dam radę nagrać ten odcinek, powiem szczerze, po prostu za lekko mi w głowie. A słyszałem, jak tam chyba gdzieś tam schodził ten cel obcy. Ja chcę tylko coś na chwilę zobaczyć, bardzo przepraszam. Jeszcze skończyć nagrywanie czy coś, ale najwyżej podciągnę jeszcze takie 40 minut i się kładę, bo człowiek się odzwyczaił. O, wiekomowo to nie idzie teraz sobie. A bo przeszedł koło drzwi. Jest blisko. Ciekawe dźwięki wydaje. Takich nigdy nie słyszałem. Kurde. Fajne dźwięki ma. Teraz pytanie, czy on będzie się non-stop teraz tu kręcił. Gorsze jest to, że ma tutaj zejście. Dobra, tu musimy ominąć tą strefę, bo tutaj się kończy dość kiepsko. Przy okazji mieliśmy jeszcze chwilowe spowolnienie. Nie. Dobra, poszedł głupio. Pytanie, czy on tutaj idzie. Kurde, jak jestem pijany, to jakoś nie czuję tutaj wymogu skupienia się za bardzo. Znaczy, nie jestem pijany czy coś, tak to bym w ogóle nie nagrywał. Bym was przepraszał. Kiedyś tam. O, siema. Mnie tu nie ma. Oby nie znowu, kurde, te dzikie quick time event z tym.
Wstrzymanie oddechu. Bo jak jest tak, jak obcy nas jakoś wyczuje, tak, to wtedy on jakoś tak zbliża swoją głowę do, znaczy zbliża, zaczyna jakby węszyć wokół tej, załóżmy, takiej właśnie szafki i wtedy gra nas zmusza, żebyśmy przytrzymali klawisz S, czyli cofamy jakby się i przytrzymać chyba lewy i prawy przycisk myszki. Tylko że trzeba szybko to zrobić. Gdzie ty jesteś, skurwia? Tam jesteś. Kurwa, tak. I tak, jakbym poszedł tam, gdzie jest on. O kurwa. Nie mów, że teraz mi naskoczysz. To byłoby zabawne. Że teraz tu zeskakuje na dół. Przede mną, to byłoby śmieszne. O, fajna baza. O, białe klify Dover. Czy ten chuj teraz specjalnie będzie się kręcił w takim miejscach, gdzie ja nie mogę iść? To. Tak, wiem, tylko że musimy iść gdzie indziej. Teraz lepiej byłoby się dostać tędy. Dobra, gdzieś jest zapis. A gdzie jest skoczówek? Fix aircon. Dobra, weźmy sobie. Dobra, i tu jest tutaj tak bodajże, że jakbyśmy tędy przeszli, tak macie tutaj ten, to wtedy dochodzi do cholernej eksplozji. O, molotow V1. Wersja pierwsza molotowa, ciekawe. Dobra, zapisz. Te. Dobra, i ja się tutaj z wami pożegnam, tak żeby po prostu nie być długiego odcinka, także trzymajcie się, na razie. Cześć.